Ponad 80% nastolatków deklaruje próbę sięgania po używki. Podczas prelekcji prowadzonej w BKS Sokół Timpolice zawodnicy poznali zagrożenia płynące z uzależnień i sposoby radzenia sobie z nimi. W sobotę 30 października w hali przy ulicy Cisowej w Policach odbyła się prelekcja zorganizowana przez trenera Piotra Sokołowskiego. Spotkanie poprowadziła prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom Agnieszka Zalewska. Dzisiejsza prelekcja dla dzieci i młodzieży będzie obejmowała raczej zakres profilaktyki o tym, w jaki sposób używki wpływają na nasz organizm i jak mu bardzo szkodzą. Też również pokażemy też również, że zarówno uzależnienia behawioralne, takie jak internet, komputer, jak i używki typu narkotyki, alkohol, są szkodliwe dla naszego organizmu i jakie szkody nam przynoszą. Według badań przeprowadzonych przez ESPAD, czyli Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków, ponad 80% nastolatków w wieku od 15 do 18 lat deklaruje, że spróbowało lub regularnie sięga po używki. Myślę, że uzależnienia behawioralne, takie jak internet, są dużo, dużo większe. Dzisiaj cierpi świat na przebodźcowanie tych najmłodszych. Oni nie mają narzędzi do tego, żeby poradzić sobie z tak dużą ilością przebodźcowania. Nie ma niestety edukacji w tym zakresie. Natomiast łatwo dostępnym środkiem i mocno promowanym przez dzisiejszą kulturę są właśnie używki, więc to jest najłatwiej dostępny środek. Pomysłodawcą prelekcji był Piotr Sokołowski, założyciel i trener w BKS Sokół Team Police. Od wielu lat trenuje on dzieci i młodzież z różnych środowisk i poznał problemy niejednego z podopiecznych. W wielu przypadkach sport okazał się być lekarstwem na stres i sposobem na wyjście z uzależnienia. Trening to nie tylko trenowanie, ale też i troszeczkę też trzeba wpłynąć na psychikę, na wyładowanie emocji, żeby zwierzyć się komuś, to zawsze ten problem rozchodzi się na pół, tak? Zawsze trzeba rozmawiać, nie tylko trenować. Sport jest na pewno dobrym czynnikiem, żeby to wszystko wyregulować, te emocje, rozładować napięcie, a nie uciekać w alkohol. Nie możemy zamrażać emocji, tylko musimy je przeżywać. Dlatego wyjście do ringu jest niesamowitym stresem, niesamowitym przejściem takim emocjonalnym. No i to się przydaje na pewno w późniejszym życiu. Celem prelekcji było pokazanie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia. Uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie z trudnościami poprzez m.in. sport i stawianie czoła problemom bez sięgania po używki.